moi. Stój ty telefonie. Elo moi drodzy, to Olka. Dobranoc. Będzie niespodzianką tutaj, widzę niespodziankę. Sama to robiłam, więc wy nie widzicie. Tips, będą tipsy. To moje rączki, jest moja rączka. Mogę mieć dwóch rączek. Nie wiem, czy wam się tak mega podoba jak mi, ale naprawdę jest. Żona. Tu mam pudełko do nich. Tak, pudełeczko. Co otwieramy, tak wygląda. Tak wygląda przód. Przód, tył. Tutaj nic nie rysowałam, więc nie powinno być nic. Dobra. 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 Czekajcie. O. Włączyłam się nagrywanie. Dobra. Dzień dobry. Pierwsze to są takie czerwone cipsy. Takie czerwoniutkie. Wiecie, a drugie są takie chmurkowe. Są dwa rodzaje. Takie. Czekajcie. Takie dwa rodzaje są. Lia opuszcza pokój, wychodzi wprost na korytarz części mieszkalnej tawerny. Hej, zaraz, moment. Pokazywałam ci kiedyś, co może znaleźć w tawernie? Nie, nigdy o coś wspominałaś. Nigdy tak naprawdę. O, to może ci pokazać to teraz? Co ty na to? Tak, chętnie posłucham. Dobrze. Czyli to jest zaraz obok mojego... Mamy dwa rodzaje tipsów, więc mam na czy trzymam. Swoją drogą, nie zaglądaj do mnie, jak jestem. Nie wypada. Kaka, dobrze, masz rację, obiecuję, że nie będę. Kaka, świetnie. Może pierwszy to zobaczymy. My musisz zrobić czyst. Ski. Skoki. Wy też róbcie skoki. O, a tutaj obok jest jedyny w tym skrzydle pokój gościnny. Może ci go pokażę, teraz tak jest. No dobrze, to możemy iść dalej. No dobra, no to chyba jeszcze nie ma. Będzie czego jesteś ze mną, tak? Solka. Oczywiście, cały czas. Cieszę się. Musisz zrobić dwa... Jesteśmy. Ja w ogóle tak cały czas za brzuch trzymać, była w ciąży, ale chyba raczej wciąż nie jest. A może... Dobra, to był taki żart, ale może być moje dzieckie, wiecie. Dobra, już przepraszam, nie żartuję. Dzień dobry, tato. Sen? O mój Boże. My uszy i musisz zrobić sy oso, sy o, sy skoki, 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 skacze. To, witam mamy, wyciska. Jej, pierwsza. Macie popita, mamy popita, mamy popita, mamy popita. Popita. Powiedz mi prawdę? No więc po prostu byłam się popita. Gdzie mamy tu popita? Gdzie? O. Lepiej nie każ mi czekać. Co? Zorn, bardzo cię proszę, spokojnie, denerwuj się. Pozwól, że ja się tym zajmę. Ty może zajmiesz się do sali głównej? Zerknij, czy cię tam nie ma i nie masz czegoś do zrobienia, dobrze? Może to pójdzie sprawniej. Jak już tutaj skończycie, to czekam na ciebie w głównej sali, Lia. Mamy sporo pracy. Super! Co się dzieje? Lia, powiedz mi proszę, gdzie dokładnie byłaś? W lesie, znaczy w ogrodzie dokładnie. Rozumiem. W tym twoim sekretnym ogrodzie, tak? Więc w ferie będę więcej takich rzeczy robić. Oczywiście. Będziecie chcieli, co zaczęła. Podczas tego twojego spaceru coś się wydarzyło? Cokolwiek? Nic szczególnego, tylko... Trzy łapki w górę i robię takie... Myślałam, dwa. Tak mi się wydawało, jestem pewna. Dwie. Chyba nie szuka jakichś zwierzę w krzakach, nic więcej. Jedną łapkę w górę i... Nikt nie odpowiedział, i będzie, będzie no, to było bardzo nierozsądne, bardzo. Proszę, żeby tak nie robić, dobrze? Okej, to może być absolutnie niezwykłe. Ostatnie. Ale wiesz, co mi się skojarzyło? Na przykład Elfy, wiecie, Dragon Age. Dobra, ja...
Dwa. Miejskie, które żyją w miastach i są elfy, o załóżmy, że leśne, które ogólnie żyją w lasach. I te, które żyją w mieście, są taką, można powiedzieć, najniższą formą jakiegokolwiek obywatela miastowego, że tam wszyscy nimi pogardzają, że jak się pokazują gdziekolwiek, to wiecie, nie jest to dobrze widziane. W ogóle te miejskie elfy są niewolnikami, więc wydaje mi się, że elfy tutaj w tym świecie są źle postrzegane, tak mi się wydaje, no ale najważniejsze, nic się nie stało. I ja proszę cię, musisz mi obiecać, że będziesz bardziej uważać w przyszłości. Wiesz ile lat, tak? Czy wam pokazuję? Rozumiem. Czekajcie. Wiecie, taka jeden taki jednorożec piękny. Ona jest bardzo istotną kobietą, elfem. I że chcą ją sprzedać, albo ona będzie ciężką, nie wiem, bardzo mnie to ciekawi. Dobrze, mamo. O, dzięki za pomoc, ciężko byłoby bez ciebie. No nic, czas zebrać się do pracy. Gdy Lia wychodzi z kuchni, widzi ojca stojącego za szynkwasem i czyszczącego ostrze swojego noża popylnymi, metodycznymi ruchami. Odzywa się, nie odrywając wzroku od pracy. Lia, poczekaj chwilę. Rozmawiałam z twoją matką, kiedy weszła z kuchni. Jej, pięknie. Pokazujesz o czym wygląda i wszystko. Idę. Dobra. Tak wygląda. Całe rzeczy, co dzisiaj trafiliśmy w cukierkach. Tutaj mam jeszcze tipsy. Dokład tipsów. Mamy cukierki. Ja polecam takie rzeczy robić, na przykład w ferie, jak macie jakieś wolne dni. Polecam takie rzeczy robić. Możecie sobie, jak się nudzicie, to może polecam bardzo takie rzeczy robić. Zrobiłam ostatnio oddzielnie i się bardzo polecam, żeby to robić, takie fajne sobie papierowe rzeczy. Albo po prostu, no, bronić sobie papier. O, jeszcze. Brać sobie no jakieś rzeczy i aha, jeszcze tutaj papet będzie, tak, papet. Brać sobie jakieś rzeczy i możecie zrobić takie testy. Fajne, bardzo polecam. Jakby chcieliście zrobić takie, to już wam pokazuję, co to będzie. To będzie w następnym odcinku, czyli ferie. A nie wiem, czy będzie jutro. Jutro albo pójdę, bo jutro mamy jeszcze, pójdziemy do wujka i tak dalej, i tak dalej. No, a no. A mało idzie na szkolenie i tam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz muszę wszystko sprzątać. Tipsy do tipsów. Bardzo mi podobają się te tipsy. Jest, mam 10 na 10. Będzie w scrollach też takie rzeczy pokazywane, więc śledźcie moje linka. Instagramu nie mam, ale będę mieć niedługo. No, śledźcie moje rzeczy. Różne rzeczy. Śledźcie moje linkę, śledźcie moje... No lepiej tylko YouTube śledźcie, dlatego że jak klikniecie suba to będziecie mieć powiadomienia. Nakolejam takie fajne filmy. Będziecie w następnym filmie. Pokażę wam, jak zrobić, co mam zrobić. Cukierki, to mi się przypomina. Cukierki napisałam, cukierki. Jeśli można, oczywiście, proszę o przodem. Co? Co? Idę położyć sobie na półeczkę. Właściwie to nikt nie wie. Czasem wpadają na przyprawia, czasem zachodzą do wioski, czy jakieś okolice, ale chcę też stwierdzić po co. Raczej się w tym niedzielą, ale może trafi się okazja, żeby dowiedzieć się więcej. Okej, wiem jedno, dobrze płacą. Pewnie przez to na ten telefon. Zbyt wielu pytań. Nie wyglądają na takich, co mam telefon. Zadać.
Dobra, kiedyś wrócimy do tematu, co to wraca? O, Noska do mnie dzwoni. Halo, Noska, co tam? No fajnie. Tak, właśnie nagrywam filmik. Dobra, słyszę. Hej. No i tam... No. Aha. Zostawiajcie subskrypcję i z dzwoneczkiem, łapkę w górę i baju jajo. Okej. Pa.